Witam serdecznie. Szachy odmiana, mgła wojny. Dla tych, którzy w te odmiany nie grali, takie proste wyjaśnienie. Te takie zacienione pola to jest ta słynna mgła, która zasłania figury i pionki przeciwnika w ten sposób, że ja widzę tylko te figury i te pionki, które są w zasięgu rażenia moim. No i oczywiście przeciwnik podobnie, czyli ja widzę jego wieżę, a on widzi mojego hetmana. Co jeszcze widzi? Trudno powiedzieć, bo na razie nie widzimy, co tu stoi. I oczywiście też przeciwnicy nawzajem widzą, ile figur już jeden drugiemu z szachownicy zdjął. I za chwilę będzie ciekawa sytuacja, o której właśnie chcę opowiedzieć. Teraz będzie mój ruch, a więc skasowałem wieżę. Jest napad na króla. Król jest w niebezpieczeństwie. Przypomina, że w mgle wojny nie chodzi o zamatowanie króla, tylko grę się kończy zbiciem króla, tak jak wszystkich innych figur. No i teraz król dobrze chyba wie, że nie ma się czym tutaj zasłonić. Być może by się tutaj czymś zasłonił, ale chyba nie ma czym. Więc król co robi? Ratuje się ucieczką. Czyli schował się tu albo tu, no bo król może się tylko jedno pole ruszyć. Więc nie zostało mi nic innego, jak wyruszyć na poszukiwania schowanego króla. Wobec tego hetmanem ruszyłem w to pole i tu, jak widać, od razu się wyłoniły za mgły dwie figury, hetman i goniec, ale zobaczcie, jaka ciekawa konfiguracja, że tak powiem, jakie ciekawe ustawienie, nie? Tak jak to Sienkiewicz opisywał. Trzymał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Więc tu jest taka sytuacja, że generalnie biały hetman może się pożegnać już z dalszą grą. Bo popatrzmy, o co chodzi. Chodzi tutaj o uratowanie białego króla, tak? I generalnie opcje są dwie. Pierwsza opcja polega na tym, żeby tak jak poprzednio król się gdzieś usunął, albo na którejś z tych czarnych pól, bo one na razie nie są przez żadną z moich figur atakowane. Ewentualnie to jedno białe pole, bo to jest atakowane przez gońca, nie? No ale jeżeli król ucieknie gdziekolwiek, no to ja nie będę czekał, aż się hetman gdzieś tam biały na przykład tu pojawi i mi zagrozi, tylko wiadomo, że hetman od razu zbije. Więc przy schowaniu się króla hetman ginie. Oczywiście biały hetman może też zaatakować mojego hetmana. Oczywiście wie o tym, że wtedy zginie od mojego gońca, bo ten hetman mojego gońca widzi. Czyli generalnie dla hetmana gra skończona. Ale gdyby hetman zdecydował się zbić mojego hetmana, no to wtedy siły, zobaczmy, że są praktycznie wyrównane, nie? Bo żaden z nas nie ma innych figur oprócz pojedynczych gońców. W sytuacji, kiedy on by uciekł królem, ja bym mu zbił hetmana, no to mam sporą przewagę. No i mój przeciwnik w tym momencie długo się zastanawiał, jakie rozwiązanie wybrać. Dosyć długo czasu mu trochę poleciało. I powiem wam szczerze, zaskoczył mnie zupełnie, bo tak sądziłem, że się trochę z tym białym królem poganiamy. I zastanawiałem się, co on zrobi. I proszę zobaczyć, co on wymyślił. Uciekł hetmanem, można powiedzieć, z pola rażenia, czyli hetman zdezerterował, zostawił króla na polu walki. No tak się nie robi. No ale to się inaczej skończyć nie mogło. Mogło się to skończyć w jedyny sensowny sposób, czyli zakończeniem partii przez bicie króla. Dziękuję. Pozdrawiam.